Shall we? Cześć, z tej strony Ormando i witam Was w Spoiler Talku do Ligi Sprawiedliwości, do Justice League. No oczywiście jest kilka rzeczy, o których warto by było porozmawiać, a które zahaczałyby o spoilery, więc jeżeli boicie się spoilerów, nie lubicie spoilerów, nie chcecie ich, no to zapraszam Was do recenzji bez spoilerów. Gdzieś tutaj oczywiście pojawi się karta i tam całkowicie bez spoilerów sobie omawiam ten film, jak on mi się podobał, a tutaj no to hulaj dusza. Możemy sobie pisać, mówić wszystko w komentarzach. Proszę Was, jeżeli Was coś trapi i chcecie o czymś powiedzieć, co jest uznawane za spoiler, to dawajcie w komentarzach, a ja sobie o tym dzisiaj pogadam. Ogólnie film Justice League no nie jest długi, w sensie no trwa 2 godziny. Ktoś by mu powiedzieć, no jak to, 2 godziny to niedługo, no ale początkowo ten film miał trwać 3 godziny, czy nawet trochę dłużej. Więc no, sporo tutaj usunięto. I jeżeli chodzi o jakąś taką fabułę tego filmu, no to tak jak powiedziałem w recenzji bez spoilerów, ona jest strasznie prosta, ale to już tak, wiecie, na maksa prosta. Więc mamy Steppenwolfa, czyli kolesia, który w sumie nie wiadomo skąd się wziął. Przybył, po prostu. Inwazję robi na Ziemię, żeby zdobyć 3 motherboxy. Nie do końca, nie wiem, może ja za tępy jestem, ale nie do końca wiem, co one miały mu dać. No miały mu dać oczywiście moc, to, żeby tam podbić ten cały świat i tak dalej, straty, graty. I każdy jakby z tych motherboxów został oddany w 3 różne zakątki do 3 różnych nacji. Jedną mają ludzie, normalni, zwykli ludzie. Drugą mają Atlanci, ludzie z Atlantydy, czyli ci od Aquamena. No i trzecią Amazonki, czyli tam jest ona na wyspie Amazonek u Wonder Woman, na tej wyspie, z której ona pochodzi. Steppenwolf pojawia się najpierw u Amazonek, no i po prostu zabiera tą skrzynkę, tak, która ma mu dać tą moc. I tutaj jest ciekawa kwestia, bo tutaj widać, że twórcy nie chcieli za bardzo nikogo uśmiercić, więc no, giną jakieś tam Amazonki, podczas gdy on zabiera tą skrzynkę z tymi swoimi parademonami. No ale wiecie, no, matka Wonder Woman nie może zginąć i tak dalej, no bo pewnie w kolejnych filmach będzie ona odgrywać jakąś tam rolę. Więc ta akcja, jakby nie czuć troszkę powagi tej sytuacji, tak? Że on jest taki potężny, że on może tam wszystkich pozabijać i tak dalej. Zresztą przybywa po to na Ziemię, żeby no, ją zniszczyć, więc nie rozumiem, czemu tak stronie od tego, żeby kogoś tam mordować, ale po prostu zabiera tą skrzynkę i teleportuje się i ucieka, nie? Jest też bardzo fajna akcja z Batmanem, który w Gotham śledzi pewnego kolesia. Wydaje się, że zwykłego jakiegoś rabusia, co po prostu okrada jakąś chałupę, ale on go związuje i jak to Batman, tak, lubi kolesia trzymać nad gzymsem budynku i okazuje się, że tak naprawdę chce wywołać w tym facecie strach, tak aby parademon, który gdzieś tam się chowa w tym mieście, ten strach wyczuł. Więc Batman wie, że coś jest nie tak, no i że zbliża się wielkie zagrożenie, więc trzeba zebrać ekipę, tak? No i tak jak mieliśmy Batman v Superman, że Bruce Wayne właściwie odkrył zarówno Flasha, Cyborga, Aquamana i tak dalej, i Dianę, no z Dianą już tam ma sztamę, także z nią akurat spoko. Więc kiedy pierwsza z tych skrzynek zostaje wykradziona na wyspie Amazonek, no to matka Diany daje jej znać przy pomocy, w ogóle jaki pomysł, przy pomocy tego, że podpala strzałą, strzela strzałą i podpala jakieś greckie, wiecie, antyczne tam budowle podpala i Diana, widząc to w telewizji, wie, że inwazja ma miejsce. No okej. Okay. Szkoda, że spaliście jakieś dobro kulturowe, ale pal to licho. No, pal to licho, a propos. Więc wtedy Diana oczywiście spotyka się z Bruce'em Wayne'em, no i tutaj razem postanawiają oczywiście zebrać ekipę ze sobą. I tu jest trochę motyw taki, no wiecie, trochę jak było w Avengers, tylko że w Avengers zajęło to stosunkowo mało czasu, no bo mieliśmy wcześniejsze filmy z tymi bohaterami, więc nie trzeba było jakby każdego przedstawiać, a tutaj właściwie połowa tego filmu to jest zbieranie tej ekipy, tak? Zanim wyruszysz w drogę, warto tą ekipę zebrać, więc tutaj Diana
udaje się do cyborga. I to jest dosyć ciekawy motyw, no bo cyborg oczywiście przy pomocy właśnie jednego z tych motherboxów zostaje ożywiony, bo chłopak miał wypadek i jego ojciec, naukowiec, postanowił użyć tej mocy tej skrzynki, aby go właśnie ożywić, przez co on staje się takim właściwie robotem, natomiast który się rozwija, tak? Takim żywym robotem, można by było powiedzieć, no bo na przykład jest motyw tego, że on nie latał, a pewnego dnia się obudził i nagle potrafi latać. Silniki mu wyrosły w butach. Więc jest jakby takim żyjącym właśnie robotem. No i tutaj Diana zjawia się, no i wiecie, tutaj jest taki konflikt tego, że no on oczywiście ma pretensje do swojego ojca, że w ogóle go uratował, że on jest teraz potworem i tak dalej. No i Diana gdzieś tam próbuje go uświadomić, że tak naprawdę te jego moce to jest dar. I ten motyw zaczyna się fajnie, natomiast on się w pewnym momencie urywa i to jest kolejna rzecz, która bardzo kuje w oczy w tym filmie, że po prostu są pourywane niektóre wątki, one nigdzie specjalnie na przykład nie prowadzą. No i tutaj, no i oczywiście jest to, wydaje mi się, tak nigdy pewności stuprocentowej nie masz, czy tak było, no ale wydaje mi się, że to oczywiście przez to, że wizja i zmiana reżysera tutaj nastąpiła właśnie w Justice League. Natomiast Bruce Wayne udaje się do Flasha, tutaj granego przez Ezra Millera, no i tak jak widzieliście, jeżeli widzieliście jakiś zwiastun, no to właściwie cała ta historia, jak on dołącza do Justice League, jest pokazana na zasadzie takiej, że przyjeżdża Bruce Wayne i mówi: pomożesz nam? A on mówi: no pomogę, bo w sumie nie mam co innego robić i potrzebuję kumpli. Ezra Miller tutaj no jest taki bardzo creepy czasami, w niektórych momentach, ale gdzieś mi to pasuje do tej postaci. To nie jest ten Barry Allen, którego znacie z komiksów, czy z serialu The Flash, ale mnie on osobiście jakoś tu pasuje i naprawdę jest spoko. Zwłaszcza, no ale to przejdę na sam koniec do ostatniej sceny tego filmu. Więc tutaj oczywiście jeszcze Aquaman. Tutaj też Bruce Wayne wybiera się bodajże na Islandię gdzieś, gdzie właśnie krążą legendy o tym, że jest taki koleś, co wychodzi z morza i pomaga wieśniakom tam w wiosce rybackiej. No i to jest właśnie Jason Momoa, czyli Aquaman. No i początkowo Aquaman nie chce oczywiście brać udziału w tym wszystkim, bo wiecie, bo on tam pochodzi z tej Atlantydy, jest tam prawowitym królem tak naprawdę, też nim nie chce być i mu wszyscy rozkazują i on mówi: ty mi chcesz rozkazywać, tam mi chcą rozkazywać, dajcie wy mi święty spokój. Oczywiście Cyborg też nie chce dołączyć do tej ekipy, ale dlaczego dołączają? No dołączają z bardzo prostego powodu, bo ten Steppenwolf, ten zły główny, który jest po prostu, no, wygląda tragicznie, gada takie pierdoły najgorszego, wiecie, taki jak zawsze sobie wyobrażacie, że tam wilan główny, zły, mówi właśnie takie złe rzeczy, no to on tylko takie rzeczy mówi, on nic innego, tam postać nie mówi, tylko takie właśnie: o, zniszczę świat, o, nie pokonacie mnie, a jestem w ogóle tam najsilniejszy, najmocniejszy i tego typu dyrdymały, więc on jako drugą skrzynkę oczywiście chce ukraść tą z Atlantydy. No i kiedy Aquaman dostaje wpierdy od niego i on kradnie tą skrzynkę, no to postanawia dołączyć do tej Ligi Sprawiedliwości, tak? Tak samo jest z Cyborgiem. Tutaj nie tyle zostaje skradziona ta skrzynka, natomiast jego ojciec jako tam jakiś potężny naukowiec, też nie rozumiem tego motywu, po co? To znaczy, jakby zamysł Steppenwolfa jest taki, że tej trzeciej skrzynki, tej ludzkiej skrzynki nie ma. W sensie nie wiadomo, gdzie jest. Więc on po prostu porywa naukowców, którzy mogą wiedzieć coś o tym. No i porywa akurat ojca Cyborga, więc ten oczywiście też dołącza do ligi i do ekipy, no i postanawia tam tego Steppenwolfa powstrzymać. No i kiedy już mamy właściwie całą ligę w komplecie, no oni postanawiają właśnie odnaleźć tych porwanych naukowców, łącznie z tym ojcem. Odnajdują ich w jakichś tam tunelach pod ziemią, właściwie pod wodą, zatoką Gotham, tam pod wodą. W sumie to wychodzi na to, że to jest ta zatoka między Gotham a Metropolis, no bo w Batman v Superman Metropolis od Gotham było oddzielone właśnie wodą, więc oni widocznie tam są pod tą wodą. No i zaczyna się walka, tak? Zaczyna się walka z tym Steppenwolfem, ratowaniem tych naukowców. Flash tutaj oczywiście nie chce, boi się, tak, walki, więc zostaje mu powierzona
misja, aby ratować po prostu tych ludzi. Jako że jest szybki, no to po prostu łapie każdego po kolei i go przenosi w bezpieczne miejsce. No i tutaj następuje taki moment, że po prostu nasza liga no, nie radzi sobie, w sensie dostaje w pierdy trochę od tego Steppenwolfa. I wtedy Batman wpada na genialny plan, że skoro mają tą skrzynkę, bo okazuje się, że w ogóle tą skrzynkę właśnie ostatnią, którą potrzebuje ten główny zły, ma cyborg, więc on ją po prostu przynosi. Nagle odlatuje na chwilę, wraca i o, mam tą skrzynkę. Więc przy pomocy tej skrzynki Batman stwierdza, że no nie mają szans oni ze Steppenwolfem, więc postanawia wskrzesić Supermana przy pomocy tej skrzynki. I to się udaje, po prostu idą na ten statek z Kryptonu, w którym został stworzony Doomsday w Batman v Superman. No i wkładają ciało Supermana, używają tej skrzynki, tam oczywiście Flash musi ją naładować, ale to jest właściwie nieważne. I on ożywa, Superman ożywa, początkowo nie wie, co się dzieje. I po prostu rzuca się na naszych bohaterów. To znaczy, no on większości tych bohaterów nie zna. Zna właściwie Batmana, raz widział Wonder Woman. I to wszystko, więc trochę taki, wiecie, no nie kumający, co się dzieje, po prostu ich atakuje i odlatuje. I odlatuje, ale Superman tutaj, to znaczy Batman ma tutaj chytry plan, a mianowicie w momencie, kiedy on ich zaatakował i już tam Batmanowi chciał właściwie skręcić kark za to, co się zdarzyło wcześniej, przyprowadza Lois Lane. No i jak on widzi Lois Lane, to oczywiście wielka miłość powraca, więc zabiera Lois na swoją farmę i odlatuje. No i w tym momencie nasi bohaterowie jakby stwierdzają, że no widocznie Superman ich olał, no ale trzeba walczyć z tym Steppenwolfem, bo on ma tą trzecią skrzynkę, to jest dobre. Ratują Supermana, w sensie ożywiają go przy pomocy tej skrzynki i ta skrzynka gdzieś odlatuje, wiecie, upada gdzieś tam na ulicę dalej. Oni kiedy się biją z Supermanem, to tamten po prostu zabiera tą skrzynkę i już. Nikt jej nie zabezpiecza, nikt jej nie pilnuje, wiedzą, że kiedy on tą skrzynkę dostanie, no to już w ogóle koniec świata, a nikt jej nie pilnuje. Nikt z tej piątki bohaterów nie mówi, hej, może schowajmy to, zanim się pójdziemy bić z Supermanem, to schowajmy w bezpiecznym miejscu. Nie, w dupie tam tą skrzynkę. Więc on ją po prostu zabiera, no i postanawia te trzy skrzynki połączyć w jedną i wtedy będzie władał światem, czy cokolwiek. Robi to w Rosji. Robi to w Rosji, w jakimś zapyziałym miasteczku. Nie wiem dlaczego w Rosji, no widocznie, nie wiem, lubi tamtejszą kulturę. W jakimś zapyziałym miasteczku, gdzie był kiedyś reaktor atomowy i tam przez cały film, to znaczy przez cały film, przez większość filmu przewija się scena, że jest tam pewna rodzina. Ojciec, matka i dwójka dzieci. I oni tam w tym mieście są sami. W sensie, no nie ma nikogo. Nie ma nikogo, są te parademony, tam latają, on buduje tą swoją bazę, ten Steppenwolf, a oni tam siedzą i się kitrają w jednym mieszkaniu, w jednym takim małym domku. W ogóle na środku jakiegoś pustkowia. I wiecie, to ma być takie emocjonalne, że no, jakaś rodzina, no, kogoś mają do uratowania, ale tak to tam nikogo nie ma, całkowicie. Do pewnego momentu. Tam nie ma nikogo, więc nasi bohaterowie przylatują, no zaczyna się ta akcja, którą widzieliście na trailerach, że wszędzie jest czerwono. Słabiutko to wygląda, w sensie pod takim względem efektów specjalnych. Och, jak to słabo wygląda, jak to słabo wygląda, to jest po prostu taki żyk CGI. No ale są tam czasem efektowne akcje, kiedy Aquaman z tym swoim trójzębem po prostu te parademony tam nadziewa na ten swój widelec. No jest to efektowne, no ale widać, że tutaj no, budżet poszedł na dokrętki, a nie na efekty specjalne. No i oczywiście, jak można było się spodziewać, no w tym momencie, kiedy był potrzebny, no wraca Superman, kopie dupę temu Steppenwolfowi, właściwie z całą ekipą. Wygrywają. Cyborg ma takie zadanie podczas tego, żeby rozdzielić te trzy skrzynki, które zostają połączone. Też mu to się oczywiście udaje. I wszyscy żyli długo i szczęśliwie. I to jest właściwie koniec filmu. Oczywiście przeleciałem tutaj po fabule, bo tak jak mówię, jeżeli by brać tylko pod uwagę fabułę tego filmu, to jest gówno. Ale
te relacje między bohaterami, te niektóre dialogi, scena, kiedy Aquaman na przykład jest pod wpływem, nieświadomie pod wpływem tego lasa prawdy Wonder Woman i opowiada o swoich uczuciach, tak wiecie, raczej taki kuli w ogóle, a tutaj ja bym nie chciał umierać, bo w sumie młody jestem, nie? I tak dalej. Naprawdę to są fajne sceny. Te relacje między bohaterami, to się broni. No i jest scena taka, no można by powiedzieć po napisach, natomiast no tam tak właściwie jest początek tylko napisów. I jest ta scena, która jest no, taką ikoniczną sceną właściwie z komiksów DC, a mianowicie Flash postanawia sprawdzić, kto jest szybszy. Czy on jest szybszy, czy Superman. Oczywiście w bieganiu szybszy. No i wiecie, jest między chłopakami zakład, że kiedy jeden wygra, to coś tam, drugi jak wygra, to coś tam. Oczywiście nie widzimy rozstrzygnięcia tego całego pojedynku, bo jest też taka scena podczas tej ostatniej bitwy, kiedy Flash ratuje tą rodzinę nieszczęsną, co siedziała w tym domku i ucieka, stara się uciec. On im pomaga, Superman znowu pomaga innym cywilom i to jest jedyne wspomnienie, że są inni cywile, ale w ogóle ich nie widzimy, bo Superman po prostu bierze i podnosi cały blok niby z tymi cywilami i go gdzieś tam odnosi, tak, w bezpieczne miejsce. Ale wcześniej nie było w ogóle innych cywili poza tą rodziną. To też jest dosyć zabawna scena. W ogóle te sceny Supermana z samym Flashem są naprawdę super. No i tak jak wspomniałem w tej recenzji bez spoilerów, no Superman nareszcie się uśmiecha w tym filmie. Nareszcie jest tym Supermanem, którego ja kojarzę, który nie jest takim, wiecie, wiecznym smutem, że o Jezus, jakie to ja mam ciężkie brzemię i tak dalej, tylko właśnie takim uśmiechniętym właśnie facetem, takim superbohaterem, takim typowym żołnierzykiem, jak to się mówi, tak? Amerykańskim żołnierzykiem z pięknym białym uśmiechem, który dzieci poklepuje po głowie. Jest taka scena na samym początku filmu, jak dzieciaki kręcą vloga i go zaczepiają gdzieś tam Supermana i pytają, czy walczył z hipopotamem kiedyś, bo hipopotamy to są przecież takie groźne zwierzęta. I aż przyjemnie się na takiego Supermana patrzyło, wiecie? To jest takie odświeżenie po tym właśnie smucie, który był zarówno w Człowieku ze Stali, choć tam były na przykład scena pierwszego lotu, Superman się tam uśmiechnął, ale to był koniec właściwie tego Supermana, którego ja lubię z komiksów. A tutaj nareszcie powrócił ten Superman. Natomiast na przykład Batman miał takie dosyć dziwne dialogi, niektóre, jak tam Superman już ożywa i się go pyta, czy lubi Supermana jakoś, tak? Już nie pamiętam dokładnie tego dialogu, a on taki, no to nie jest tak, że ja cię nie lubię, czy coś, nie? Wiecie, w ogóle to nie pasowało do Batmana. Jakoś takie mi się to dziwnie wydawało i wydaje mi się, że ten drugi reżyser, Joss Whedon, chciał troszkę tego Batmana zluzować, ale akurat no luzowanie Batmana to jest takie słabe. No luzowanie Batmana... Także już w komentarzach możemy sobie tutaj ze spoilerami podyskutować, które sceny nam się podobały, które sceny nam się nie podobały, więc zapraszam Was oczywiście serdecznie. No i co? Kłania się Ormando. Pamiętajcie zostawić łapkę w górę, jeżeli Wam się podobało. No i subskrypcję, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Także kłania się Ormando. Do następnego. Cześć.